subskrybuj kanał Biała Gwiazda pod lupą i bądź z nami na bieżąco. Dzień dobry, podcast Biała Gwiazda pod lupą. Jesteśmy w przerwie prezentacyjnej, więc dzisiaj czas na piłkarza Wisły Kraków. Jest z nami jeden z kapitanów Wisły Kraków, Igor Łasicki. Cześć Igor. Witam, witam wszystkich. Dobrze, to rozpoczniemy od... Chcesz rozpocząć od życia prywatnego, czy chcesz rozpocząć od poziomu sportowego? Damy ci możliwość wyboru. Myślę, że od życia prywatnego. Zacznijmy od tych łatwiejszych pytań. To będzie pewnie powiązane gdzieś tam z tym, że straciłeś miejsce w składzie, tak przynajmniej kibice myślą, więc powiedz nam, jak się twoje życie zmieniło po tym, jak pojawiła się córka, bo pewnie większość osób wie, może nie wszyscy, ale Wisła poinformowała przed meczem z DKS-em Tychy, że urodziła ci się córka. Gratulujemy. Także dziękuję. Powiedz nam, jak to się zmienia w oczach piłkarza. Dziękuję bardzo. No na pewno życie się zmieniło o 180 stopni, bo gdzieś teraz no najważniejsze w życiu, no wiadomo, gdzieś to trzeba wszystko połączyć, ale tak jak mówię, no gdzieś się dużo zmieniło w moim życiu i muszę to sobie wszystko na spokojnie poukładać. Już gdzieś to jest poukładane, bo już córka niedługo będzie miała miesiąc, także wszystko jest dobrze, ja jestem szczęśliwy. I nic mi nie zostaje, tylko jak ciężko pracować i wrócić do składu. Pamiętam, jak rozmawialiśmy przed meczem z DKS-em Tychy i napisałem ci po tym, jak już się córka twoja urodziła, że może jakaś bramka będzie, a tutaj pamiętam, że było... Niestety nie w tą stronę. Ale anulowali, także wiesz. Także tyle. Całe szczęście, bo no gdzieś wiadomo, w Tychach no nie ma co ukrywać, zagrałem słabe, bardzo słabe spotkanie. Ciężko mi było się skoncentrować, ale nic, biorę to na klatę, straciłem miejsce w składzie i gdzieś jestem w słabszej formie, byłem w słabszej formie. Myślę, że tak jak w życiu piłkarza, raz jest tak. Niestety dla mnie gdzieś teraz no, przydarzyły się te słabsze mecze. Myślę, że nie ma na to jednego czynnika, ale być może to, że właśnie że gdzieś zostałem tatą i spowodowane to było gdzieś takim tym spadkiem formy, że gdzieś miałem dużo na głowie, ale wiadomo, że gdzieś to kibiców nie obchodzi, bo każdy ma rodzinę i każdy sobie z tym radzi, ale no nic mi nie zostaje jak walczyć o swoje i przede wszystkim dojść do tej formy, no bo ja sam nie jestem zadowolony i gdzieś jestem zły na siebie, że tak ten początek wyglądał, nie wyobrażałem sobie tego tak, ale tak jak mówię, no jestem ambitnym chłopakiem i na pewno będę chciał wrócić do tego składu i udowodnić, że potrafię grać i że zasługuję na granie w Wiśle Kraków. Ale umówmy się, że jednak jest coś takiego, że kiedy ma być już blisko porodu, czy tam rozwiązania, kto jaki termin sobie wybierze, niech tak będzie, to piłkarz raczej no, ma problemy, żeby skupić się na grze, więc jakby wiesz, też myślę, że ludzie to zrozumieją, kibice to zrozumieją, że ty jednak byłeś myślami gdzie indziej. Pewnie cały okres przygotowawczy to już było takie wyczekiwanie nie na pierwszą kolejkę w sezonie, tylko na to, żeby właśnie córka się urodziła, żeby była zdrowa, więc jakby pewnie dużo osób to rozumie. Natomiast jak właśnie wyglądało to z twojej perspektywy to codzienne funkcjonowanie w klubie, kiedy przyjeżdżałeś na trening, ale w domu była żona, która w każdym momencie mogła zadzwonić: Igor, jedziemy do szpitala. No i chciałbym, żebyś ty właśnie opowiedział o tych ostatnich dwóch, trzech tygodniach przed tym, jak zostałeś tatą. No dokładnie gdzieś tak było, może ja się tego tak nie spodziewałem, No, że będzie mi się tak gdzieś no może ciężko skoncentrować i że gdzieś tyle rzeczy będzie na głowie, ale no tak jak mówisz, gdzieś były treningi i od razu schodziłem, gdzieś patrzyłem na telefon, czy żona nie napisała i jak to wszystko wygląda, także no tak to wyglądało, ale myślę, no, że taka jest kolej rzeczy, że no tak wszyscy gdzieś po części, co grają w piłkę, też tak mieli. Wiadomo, jeden to znosi inaczej i drugi to znosi inaczej. Ja gdzieś to zniosłem tak, że gdzieś tam wiadomo, że myślałem o tym, miałem to wszystko w głowie i gdzieś to się troszeczkę odbiło na mojej formie na pewno i gdzieś to na pewno no, też kibice zauważyli, a po drugie też no, straciłem miejsce w składzie, także
no zapłaciłem za to trochę, ale jeśli chodzi o to, no to na pewno jest no, najpiękniejsze uczucie i jak już się urodziła moja córka, no to naprawdę byłem szczęśliwy i gdzieś tak wszystko no odetchnąłem, bo wszystko poszło dobrze, także tak jak powiedziałem wcześniej, muszę się skupić teraz no, na ciężkiej pracy, żeby gdzieś dojść do tej formy. Myślę, że fizycznie jest ok, także, no, także pozostaje mi czekać i wykorzystać szansę, kiedy dostanę i tyle. To przed tym, jak będziemy rozmawiać o kolejnych tematach, to ja tylko chciałem powiadomić widzów, że jest dla Was konkurs przygotowany do wygrania 2 bilety na VIP Gold na mecz z Chorobrym Głogów. Wystarczy wytypować minutę, w której padnie pierwsza bramka w meczu Albanii z Polską. Także czekamy na Wasze komentarze tutaj na YouTubie i życzymy oczywiście powodzenia. A naszym sponsorem kanału jest firma GoPlusBet, która sponsoruje również Wisłę Kraków, także miłe złożenie się losu. Teraz chciałem się zapytać, kto wstaje do córki w nocy, żona czy ty? Na razie żona, bo ja muszę ciężko trenować, żeby skoczyć do tego składu i na razie żona wstaje do córki. No dobrze, to przejdźmy sobie teraz do tego poziomu sportowego. Powiedz mi, czy ty jesteś teraz jakiś bardziej zmobilizowany do walki o pierwszy skład, bo kibice czekają, przynajmniej niektórzy, na parę Uryga Łasicki, która dość dobrze funkcjonowała w Płocku. No ja na pewno jestem zmobilizowany i to mogę powiedzieć szczerze, nawet bardzo zmotywowany jestem, żeby wrócić do tego składu, bo myślę, że dla piłkarza jest to najważniejsze i tak samo dla mnie ciężko trenuję. A co do Alana, to myślę, że na pewno możemy stworzyć dobrą parę środkowych obrońców, bo gdzieś graliśmy wcześniej z Alanem i dobrze to wyglądało, dobrze się rozumieliśmy i Alan to naprawdę no, solidny zawodnik, wrócił po kontuzji, dobrze się prezentuje, także no, cieszymy się z tego też jako drużyna, bo wiadomo, mieć Alana w formie to jest dobra rzecz dla drużyny i ja zrobię wszystko, żeby ta para stoperów była taka właśnie jak kiedyś w Płocku. A ty jesteś, no nie wiem, czy zdziwiony to dobre słowo, ale czy jesteś zaskoczony tym pozytywnie oczywiście, że Alan Uryga tak szybko wskoczył, może nie tyle wskoczył do składu, co tak szybko po prostu odzyskał swoją dawną formę, bo te spotkania i z Miedzią, i z Arką Gdynia, no to były dobre spotkania w jego wykonaniu. Tak, też tak uważam. Ja widziałem, jak Alan pracuje na treningach, ile go to kosztowało, także będąc w środku, wiadomo, że nie grał tam około 2 lat w piłkę tak. I gdzieś był to długi czas, ale widząc go, jak pracuje, to, no to nie byłem zdziwiony, bo o formę fizyczną jego no, nie bałem się. Wiadomo, że jak się gra mecze, no to jest to inaczej, ale no naprawdę pokazał się z bardzo dobrej strony, no i oby tak dalej. No, rywalizacja na środku obrony, myślę, że może gdzieś w naszej drużynie jest największa, bo teraz jest nasz czterech, jeszcze doszedł Joseph, gdzie też prezentuje się teraz solidnie, uważam, jeszcze jest Eneko, gdzieś ostatnio grał na lewej stronie, także no naprawdę rywalizacja jest duża, ale myślę, że wyjdzie to nam na plus, bo no bo tak jak teraz, gdzieś ja jestem na ławce i gdzieś będę no pukał do tego pierwszego składu, będę walczył o to z całych sił, ale ta rywalizacja to zawsze wyjdzie na plus. A tęskni za Borisem Moltenisem, bo tak go pomijamy, a on miał dość takie poważne problemy rodzinne, więc dlatego pytam, czy jakieś wsparcie od Was dostawał, od drużyny? Tak, znaczy Boris to przede wszystkim bardzo dobry człowiek i z tego był zapamiętany w szatni. I gdzieś mamy tam kontakt, ale no to tak jak w piłce to bywa, jedni przychodzą, drudzy odchodzą, także Boris ostatnie pół roku miał naprawdę bardzo, bardzo dobre, wyglądał bardzo dobrze i naprawdę był to bardzo, bardzo dobry człowiek. A jak z perspektywy czasu oceniasz swoje przyjście do Wisły, pyta jeden z kibiców, czy uważasz, że wybrałeś dobrą ścieżkę kariery, z czego jesteś zadowolony, a z czego nie, odkąd tutaj trafiłeś? Oprócz tego, że nie udało się awansować. No to wiadomo, że gdzieś ten brak awansu, to myślę, że no to na duży minus, bo nie tak to sobie wszyscy zakładaliśmy, ale
ale no, no nie będziemy do tego wracać. A jeśli chodzi o mnie, to, to jestem bardzo zadowolony, no bo trafiłem do, no do wielkiego klubu z wielką historią i odczuwam to na każdym kroku. Jeśli chodzi o mnie, to przychodząc z Pogoni gdzieś po tych ciężkich moich kontuzjach, zagrałem cały pełny sezon. Wiadomo, gdzieś były mecze lepsze, były mecze gorsze, ale ogólnie gdzieś wydaje mi się, że w tamtym sezonie prezentowałem solidny poziom. I ogólnie jestem zadowolony z tego, że tutaj przyszedłem. Wiadomo, ten początek teraz, no nie tak sobie go wyobrażałem, zupełnie inaczej, ale tak jak mówiłem wcześniej, mam nadzieję, że to się zmieni. Trener Brzęczyk cię tutaj ściągnął do Wisły. On był jednym z tych, którzy chcieli, żebyś przyszedł. Czy opaska kapitana to było coś, co cię tak przekonało do tego, czy ty się dopiero dowiedziałeś w klubie o tym, że będziesz kapitanem Wisły? Nie, ja się dopiero dowiedziałem o tym w klubie i też to jest tak, że ja przychodząc tutaj byłem zastępcą kapitana, bo wiadomo, jak był Kuba i był Alan, to wiadomo, że gdzieś się Kuba był kapitanem, Alan teraz wrócił i oczywiste to jest, że Alan jest teraz kapitanem, bo po prostu ja byłem zastępcą ich, także na tej zasadzie to wszystko wyglądało. A ja po prostu dostając opaskę, potraktowałem to za ogromne wyróżnienie. Gdzieś ja nie, przychodząc tutaj nie wiedziałem, że tę opaskę dostanę, gdzieś dopiero po 2-3 tygodniach trener wybrał mnie, gdzieś widząc to na treningach, po prostu no, widział we mnie gdzieś taką osobę odpowiednią na te miejsce i myślę, że robię wszystko na maksa, żeby z tej roli się wywiązać. Czy ta funkcja jest odpowiedzialna w jakimś stopniu za regres formy? Tutaj dopytuje jeden z kibiców. Czy jednak ta opaska kapitańska w żaden sposób ci w tym sezonie, oczywiście mówię, nie ciążyła za bardzo? Można wszystko zrzucić na to, że po prostu rodziło się dziecko? Czy wiadomo, już w tamtym roku miałem opaskę i tak jak powiedziałem wcześniej, gdzieś tam było dobrze. Poziom swój prezentowałem, także myślę, że tutaj nie ma co zwalać na tą opaskę. Okej. Prośba o ocenienie dotychczasowej zdobyczy punktowej i ogólnie waszej gry w tych pierwszych 7 spotkaniach, jak ty to widzisz, bo jednak jeżeli mamy 9 punktów jako Wisła Kraków na 21 możliwych i porównując sobie start do poprzedniego sezonu, gdzie tych punktów było zdecydowanie więcej na tym samym etapie, no to zaczynają kibice Wisły już gdzieś tam powoli myśleć o tym, że awansu nie będzie, bo skoro w poprzednim roku brakło powiedzmy, nie wiem, 2-3 punktów do bezpośredniego awansu, no to teraz przy gorszej zdobyczy będzie jeszcze trudniej o to. Na pewno będzie ciężko, ale patrząc na te statystyki, wiadomo, gdzieś są one gorsze niż w tamtym roku i wiemy my jako drużyna, że, no, że te 9 punktów to jest naprawdę mało i że wystartowaliśmy słabo. Zwłaszcza my jako Wisła gdzieś no, powinniśmy mieć tych punktów więcej i każdy z nas zdaje sobie z tego sprawę, ale my wierzymy w to, że będzie coraz lepiej. Pokazał to mecz z Arką i pokazał gdzieś po części z Wiedzią, że, no, że idziemy w dobrym kierunku. Wiadomo, gdzieś mieliśmy słaby początek i niestety się tak stało. No, nie musimy patrzeć do przodu i trenujemy po prostu ciężko, żeby punktować, żeby od tego meczu z Arką i Miedzią po prostu nasze mecze wyglądały coraz lepiej i musimy tak na to patrzeć, bo gdzieś wiadomo, mamy tych punktów mało, a ich potrzebujemy i mam nadzieję, że przez to, że ciężko trenujemy, po prostu te mecze, co przychodzą, będziemy punktować po prostu. To gdzie są takie problemy Wisły Kraków dzisiaj, oprócz stałych fragmentów gry, bo wydaje mi się, że tam może nie w meczu z Miedzią i nie w meczu z Arką, ale do tych spotkań to jednak zawsze jak piłka leciała w wasze pole karne, to było nieciekawie i to można też porównać do poprzedniego sezonu, bo jednak znowu ten pamiętny mecz z Puszczą, gdzie oni też robili co chcieli w tym polu karnym naszym, no jednak jest jakiś problem z tymi stałymi fragmentami gry i z czego to wynika, bo jednak my rozmawialiśmy o tym prywatnie, natomiast pewnie kibice też chcą wiedzieć, więc abyś mógł powiedzieć jako kapitan, gdzie ty widzisz te problemy. Znaczy problemy były w tym, że przede wszystkim drużyny się grając z Wisłą nastawiałem się na to, że
gdzieś one nam mogą strzelić no, ze stałego fragmentu gry i gdzieś jak drużyna ma stały fragment, no to już czuć, że oni wiedzą, że mogą nam strzelić bramkę, bo na to się tylko gdzieś nastawiają, bo z gry gdzieś jest im ciężej strzelić. Mhm. I uważam, że gdzieś mieliśmy z tym problemy, na pewno gdzieś troszeczkę brakowało wzrostu, gdzieś tego ataku przede wszystkim na piłkę, ale w tych ostatnich meczach zdecydowanie to poprawiliśmy, że gdzieś właśnie przetrenowaliśmy też to dosyć solidnie i gdzieś był przede wszystkim atak na piłkę. Była ta walka wręcz, że każdy chciał bronić, a nie, że gdzieś trzech, czterech broniło i reszta się odłączała, bo gdzieś stali w swojej strefie, a piłka tam nie leciała. A teraz ja sam, będąc na ławce, zauważyłem tą poprawę, że gdzieś my, jak idziemy bronić w 11, to bronimy 11. Bronimy takim monolitem, że każdy z kimś walczy jeden na jeden i uważam, że to jest na duży plus i mam nadzieję, że będziemy to kontynuować. W jakich elementach według ciebie Wisła jest mocniejsza od tej Wisły, która była w poprzednim sezonie? Na razie ciężko mi to powiedzieć, bo gdzieś wiadomo, jesteśmy na samym początku. No i punkty się nie zgadzają, tak? Tak, no i punkty gdzieś się nie zgadzają, gdzieś punktujemy słabiej niż. Więc naprawdę jest ciężko powiedzieć, ale myślę, że z meczu na mecz, tak jak powiedziałem wcześniej, będzie coraz lepiej, będziemy stawać się coraz takim silniejszym monolitem i będzie to szło w dobrą stronę. A uważasz, że Tachi, którego już nie ma na Raymonta, to był urodzony defensywny pomocnik? Ciężko mi stwierdzić. Wiadomo, że on tutaj przychodził jako środkowy obrońca i gdzieś miał parę sparingów na środku obrony. Gdzieś trener to widział na tym środku obrony go i gdzieś później zadecydował, że Tachi gdzieś nam będzie potrzebny na środku pomocy i uważam, że sobie gdzieś tam w miarę nieźle radził, będąc środkowym obrońcą, tak? Bo patrząc na mnie, jeśli ja bym miał grać na środku pomocy, no to byłoby mi no, ciężko tam grać. A patrząc na Tachiego, no to naprawdę sobie uważam, że sobie tam solidnie radził. A to pytanie to by trzeba było jego zapytać. Czy jako kapitan masz sobie coś do zarzucenia w kwestii braku awansu? Myślę, że robiłem wszystko, żeby, nie myślę, tylko jestem przekonany, że robiłem wszystko, żeby Wisła awansowała do Ekstraklasy, ale no niestety czegoś zabrakło. Przede wszystkim ten mecz z Sosnowcem, uważam, że... Tam miałeś poprzeczkę chyba, prawda? Tam w drugiej połowie. Tak, miałem gdzieś takie sam na sam. Mhm. No i niestety ten mecz gdzieś tak mnie najbardziej boli. Wiadomo, że był jeszcze mecz barażowy i to była taka kluczowa przegrana, ale tak jak mówię, no ten mecz z Sosnowcem boli najbardziej i zostanie on ze mną gdzieś, uważam, do końca mojej kariery, bo to był mecz kluczowy dla Wisły, jeśli chodzi o awans, uważam, bo jakbyśmy go wygrali, to później byśmy pojechali na Łęczną i uważam, że byśmy awansowali, ale niestety tak się nie stało. Musieliśmy się z tym pogodzić i no idziemy teraz dalej. Początek, tak jak powiedziałem, mamy ciężki, ale walczymy dalej i wierzę w to, że po prostu, że będzie dobrze. A powiedz mi, bo są zawodnicy, którzy może nie otwarcie, ale po zachowaniu na boisku, czy po tym jak grają ogólnie, widać, że z jedną osobą lepiej czują się w parze. Czy ty jesteś typem osoby, która chce być liderem tej dwójce środkowych obrońców, czy ty jesteś taką osobą, która lepiej się czuje u boku właśnie kapitana? Myślę, że kibice będą wiedzieli, o co chodzi. Znaczy, zależy, bo gdzieś... Ja będąc środkowym obrońcą dużo podpowiadam i gdzieś dużo ustawiam, ale też lubię jak mój partner sam podpowiada i sam gdzieś krzyczy. Są takie w meczu momenty, no że ja po prostu sam tego potrzebuję, jak ktoś krzyknie wyżej niżej, bo gdzieś wiadomo, gdzieś jest jakaś chwila, że gdzieś złapię zadyszka i wtedy gdzieś drugi partner z taką pozytywną energią. I uważam, że to na pewno jest dobre, jak drugi partner ze środka obrony po prostu też krzyczy, podpowiada i gdzieś motywuje drużynę, bo to jest bardzo potrzebne przede wszystkim gdzieś tutaj
będąc w Wiśle, będąc w naszej drużynie, mamy nieraz takie słabsze momenty i właśnie ta pozytywna energia jest ważna. A co według Ciebie jest czynnikiem, który powoduje, że tak wielu piłkarzy, przychodząc do drużyny, gra z początku super, a potem znacznie obniża swój poziom? Kilku piłkarzy pewnie na przestrzeni poprzedniego sezonu czy poprzednich lat w Wiśle Kraków by można było wymienić, więc tutaj, jeżeli ty możesz coś powiedzieć od środka, od kuchni, to co to powoduje? Czy to jest presja trybun, czy to jest, no nie wiem, czy to jest przemotywowanie, o co chodzi? Ciężko mi stwierdzić, wiadomo, no ja akurat po poprzednim sezonie gdzieś teraz mam początek słabszy, ale no oprócz tego, że wiadomo, że tam miałem gdzieś jakieś swoje problemy i gdzieś no to związane z narodzinami dziecka, no to u mnie się nic nie zmieniło, tak? Także no ciężko mi powiedzieć. Wiadomo, że gdzieś zawodnik ma słabszą formę, ale mam nadzieję, że to będzie gdzieś trwało u nas chwilę, bo gdzieś tam wiadomo, że gdzieś paru zawodników jest pod formą i tak to wygląda, także mam nadzieję, że to będzie trwało chwilę, tak jak powiedziałem, i że będziemy szli wszyscy do przodu. Dobrze, to teraz chciałem Cię zapytać, bo jednak kibice o tą Puszczę Nieszczęsną pytają, czy Ty przepracowałeś sobie mentalnie ten mecz barażowy z Puszczą i jakie masz sposoby na radzenie sobie z presją? Myślę, że ten, tak jak powiedziałem wcześniej, mecz z Puszczą i Sosnowcem będzie mi się śnił do końca życia, pół żartem, pół serio, w sensie takim, no, że mam nieraz takie dni, że po prostu no, będąc po prostu gdzieś rozmyślonym, no, ciężko po prostu to wziąć do siebie, że my te mecze po prostu przegraliśmy. I no i tyle, ale tak jak powiedziałem, no musieliśmy się z tym pogodzić, bo nie ma wyjścia. Liga się zaczęła szybko, musieliśmy przepracować obóz i zaczęliśmy już ligę, także no nie możemy o tym myśleć, wiemy wszyscy, jak to się potoczyło i musimy iść wszyscy w jednym kierunku. Ale no te mecze na pewno zostaną gdzieś ze mną do końca, bo ciężko się z tym pogodzić. Przynajmniej do awansu. Dokładnie. A jak wyglądał ten pierwszy tydzień po porażce? Ja wiem, że Cię tak męczę tym pytaniem o tą Puszczę, ale jednak no to mówisz mi, że kibice to w podobny sposób przeżywali, a Ty. Ja zdaję sobie z tego sprawę, na pewno. No, no ja wróciłem do domu i ciężko było coś zrobić, bo wiadomo było, że krótkie urlopy są i gdzieś trzeba było się zebrać, bo nikt nic nie miał zaplanowanego, bo wiadomo, gdzieś myśleliśmy, że będziemy grać dalej, a tutaj zupełnie wszystko się inaczej potoczyło i ciężko było się po prostu z tym pogodzić, zwłaszcza jeszcze no, w jakim stylu my ten mecz przegraliśmy, gdyby on był na styku. A to naprawdę Puszcza strzeliła nam cztery bramki. Wiadomo, że gdzieś pod koniec, bo to już później atakowaliśmy, no ale jednak nam strzelili te cztery bramki. No ale mniejsza z tym i po prostu przegraliśmy, ale no ten dzień był no ciężki i nie tylko ten dzień, tylko później tydzień, później gdzieś te całe wakacje ogólnie nie były miłe, ale no trzeba było się zresetować, trzeba było się z tym pogodzić, bo tak jak powiedziałem, liga i obóz przygotowawczy ruszył szybko. Także musieliśmy się wziąć w garść i pracować dalej, a myślę, że, no, że te mecze to zostaną z nami do końca tutaj, dopóki, tak jak powiedziałeś, nie będzie awansu. Teraz musimy zahaczyć o trenera Sobolewskiego, bo kibice by mi nie darowali, gdybym nie poruszył tego tematu. Czy trener Sobolewski jest dobrym psychologiem? Czy potrafi rozmawiać z zawodnikami, kiedy ich odstawia od składu, właśnie kiedy podnieka się tychy, tracisz miejsce w przerwie już tak naprawdę? Nie pojawiasz się na drugą połowę. Jak to później argumentujesz szkoleniowiec w rozmowie z piłkarzem? Znaczy, no ja rozmawiałem z trenerem. Rozmawialiśmy szczerze i ta rozmowa na pewno przebiegła pozytywnie, bo po prostu ja wiedziałem, że gdzieś no nie jestem w takiej formie, jakiej powinienem być.
trener mi powiedział ze swojej perspektywy, jak to wygląda i tak jak powiedziałem, rozmawialiśmy szczerze, ja jestem zadowolony na pewno z tej rozmowy, bo po prostu no, chcę dalej ciężko pracować i chcę wywalczyć sobie te miejsce w składzie. Także jeśli chodzi o to, to jak najbardziej myślę, że trener jest dobrym psychologiem, bo potrafił ze mną porozmawiać i, no, i gdzieś wyszło to wszystko na plus i dla drużyny, i dla mnie. Także no wiadomo, ja będąc na ławce, no nie jestem zadowolony, że siedzę na ławce, to jest oczywiste, bo ja chcę grać i tak jak mówiłem, no, jestem bardzo zły na siebie za ten początek, nie tak to powinno wyglądać, ale zdarza się, muszę się gdzieś z tym pogodzić, że teraz gdzieś te mecze siedzę na ławce i tyle. Czy ty, to może inaczej, po tym słabym początku, po meczu z Polonią, czy po meczu ze Stalą Rzeszów, bardzo dużo kibiców chciało, żeby trener Sobolewski, mówiąc tak najzwyczajniej w świecie, poleciał ze stanowiska. No i też po tym meczu barażowym, czy ogólnie po przegranym sezonie poprzednim, były takie głosy, że trener Sobolewski powinien przestać was trenować. Natomiast chciałem cię właśnie zapytać, jakie było stanowisko drużyny, bo na pewno Jarosław Królewski z wami rozmawiał po sezonie i pytał was, co sądzicie na temat trenera, czy wierzycie w to, że może być lepiej, że ten awans jesteście w stanie zrobić w tym sezonie? Ja uważam, że rolą zawodników nie jest zwalnianie trenera i gdzieś to jest rola prezesa, osób posadzonych gdzieś tam wyżej. Na dzień dzisiejszy my trenujemy z trenerem Sobolewskim, przygotowujemy się do kolejnego meczu. Stoimy razem za trenerem, ufamy mu w 100% i mogę śmiało powiedzieć, że po tym samym początku gdzieś atmosfera w drużynie jest dalej dobra, jesteśmy skłonni do ciężkiej pracy, wiemy gdzie mamy błędy, wiemy gdzie robiliśmy błędy. Wiadomo, że gdzieś kibice to troszeczkę gdzieś tam inaczej odbierają, ale no tak to wygląda, gdzieś naprawdę w drużynie jest dobra atmosfera. I my staramy się gdzieś ciężko pracować, a po tych meczach wiadomo, prezes Królewski gdzieś podpytywał, jak to wszystko wygląda, ale opinie były pozytywne, bo tak jak powiedziałem, bardzo dobrze współpracuje nam się z trenerem i też tak powiedzieliśmy. Jacy napastnicy są tacy, są najtrudniejsi do grania? Jaki styl nie pasuje Igorowi Łasickiemu? Różnie. Czy to jest coś taki jak Karol Czuba, czy to jest coś bardziej taki jak Angel Rodado, który presuje od początku, czy jednak taki typowy? Bardziej taki Angel Rodado, bo będąc teraz w tej drugiej drużynie i grając na Angela, to naprawdę gdzieś nie ciężko się na niego gra, bo jest on naprawdę silny i gdzieś dobrze tę piłkę zostawia. Potrafi fajnie się obrócić z obrońcą na plecach i gdzieś oddać taki nieoczekiwany strzał pod nogami, także zdecydowanie taki napastnik do krycia jest cięższy, bo też jest cały czas pod grą, cały czas gdzieś szuka tej zastawki, no i też presuje tych obrońców, biega tyle, ile ma sił, to biega do końca, także no ciężko. Ty wolisz spokojnych trenerów przy linii, czy raczej takich pobudzonych jak trener Sobolewski, którzy dużo latają w tej dozwolonej strefie, machają, podpowiadają? Czy w ogóle piłkarze zwracają na to uwagę, jeśli trener ich nie zawoła, czy raczej to jest po prostu, że skupiacie się tylko i wyłącznie na tym, gdzie jest piłka w danym momencie? Znaczy skupiamy się na pewno, bo gdzieś jak trener krzyknie z jakąś uwagą, no to wiadomo, każdy głowę obróci i od razu posłucha tej uwagi, także ja bardziej wolę, jak ktoś jest bardziej taki żywy przy tej linii i jest, że tak powiem, razem z drużyną, 12 zawodnikiem. A da się w ogóle usłyszeć na Raymonta to, co podpowiada trener? Wiesz, do czego zmierzam, o doping, tak? Czy ta atmosfera na... Tak, nie, no na pewno atmosfera jest świetna i jest bardzo głośno, ale ja będąc przede wszystkim, jak gdzieś gramy te drugie połowy, gdzieś atakujemy na tą drugą bramkę, no to gdzieś będąc tam blisko, to trenera słyszę. Jasne.
Jak to ocenisz okres przygotowawczy, który był przed sezonem? Czy uważasz, że jesteś dobrze przygotowany do sezonu? Bo były takie głosy właśnie po tych gorszych spotkaniach, że wam brakuje świeżości, że nie macie sił na więcej niż na 60 minut. No w meczu z Arką i w meczu z Miedzią to tego nie było widać, ale w tych pierwszych spotkaniach no to gdzieś tam takie było wrażenie właśnie, że brakuje sił. Jak idzie dobrze, to wtedy nie widać, ale ja myślę, że sezon przygotowawczy, także nie zwalałbym na to, wiadomo, bo te mecze gdzieś nam nie poszły i gdzieś kibice szukali gdzieś w tym przygotowaniu, ale patrząc na mnie, to w moim okresie przygotowawczym naprawdę gdzieś dobrze przepracowałem i przepracowaliśmy ten czas, także no ja tutaj nie biorę to pod uwagę, że wyglądałem słabo, bo słabo fizycznie gdzieś, tak jak mówię, gdzieś to były inne problemy. I tak jak teraz pokazaliśmy meczem z Arką i z Miedzią, że gdzieś to nie jest problem. Wiadomo, może gdzieś tam w pewnych momentach brakowało nam takiej dynamiki i gdzieś takiej agresywności, ale to po prostu wydaje mi się, że gdzieś tak się układał ten mecz, a my nie zarządzaliśmy nim dobrze gdzieś na boisku i podejmując inne wybory, te mecze wyglądałyby troszeczkę inaczej. Jasne. Powiedz mi, czym się różni okres przygotowawczy, ten zimowy od tego letniego, oprócz tego, że jest cieplej na zewnątrz? Jak to wygląda właśnie przygotowanie do sezonu tego, powiedzmy, wiosennego, a jak to wygląda do tej części jesiennej? Podobnie to wygląda, wiadomo, że gdzieś byliśmy na obozie w Turcji i gdzieś spędzaliśmy całe dnie, 3 tygodnie byliśmy, czy około miesiąca praktycznie w jednym miejscu cały czas razem. Tutaj było troszeczkę inaczej, bo byliśmy w Myślenicach i nie mieliśmy obozu, ale gdzieś no, te treningi zbytnio się nie różniły, gdzieś jest troszeczkę więcej biegania. Takiego na sucho, bo wiadomo, że to jest potrzebne, ale raczej one nie były jakieś takie w sensie inne niż zimą. A czemu nie szukasz formy w drugiej drużynie, w rezerwach? Bo jeszcze nie miałem na to czasu nawet, w sensie takim, że ja byłem cały czas też z drużyną i myślę, że na razie na ten moment nie było mi potrzebne. Potrzebne granie w rezerwach. Zobaczymy, jak będzie dalej. Będziemy to konsultować na pewno z trenerem i dojdziemy do wspólnej decyzji. Czy liczba Hiszpanów w szatni Wisły Kraków to jest jakiś problem? Czy jednak podchodzi się do tego w ten sposób, że oni są tak dobrzy piłkarsko, chociaż kibice co do po niektórych mają pewne wątpliwości? No właśnie, czy ta liczba Hiszpanów jest jakimś problemem, czy to nie ma w ogóle znaczenia? Bo podejrzewam, że jeżeli taki Angel Rodado byłby sklonowany 11 razy, to takich pozytywnych wariatów no to tylko zazdrościć. Tak, my do tego raczej podchodzimy, tak jak mówisz, że oni są przede wszystkim pozytywni ludzie, gdzieś oni sami nawiązują z nami kontakt. Są kontaktowi i my się na pewno z tego cieszymy, bo wtedy łatwiej jest o dobrą atmosferę i przede wszystkim oni też chcą ciężko pracować na treningach, także to jest na plus i gdzieś na pewno to nie jest jakaś wymówka, że mamy po prostu za dużo Hiszpanów w drużynie, bo my tego gdzieś tak nie czujemy, w sensie mówię o Polakach. Oni są jak najbardziej kontaktowi, sympatyczni ludzie i chętni do pracy, także tak jak powiedziałem wcześniej na samym początku, że atmosfera pomimo tych 9 punktów jest dobra. A który Hiszpan zaczyna łapać jakieś podstawy polskiego? Myślę, że Angel, bo wiadomo, on gdzieś jest najdłużej i jest, tak jak powiedziałeś, takim pozytywnym wariatem i gdzieś tam łapie niektóre słówka. Prośba o to, żebyś opisał, jak wygląda twój typowy dzień w pracy piłkarza Wisły Kraków, zwykły dzień treningowy. Chociaż ja mam tutaj taką propozycję, że może jeżeli uda się awansować, czyli odłożymy to do sezonu, że przyjedziemy do ciebie z kamerą, jeżeli klub się zgodzi i pokażemy.
Nie ma problemu, jak najbardziej. To zostawimy jako taką ciekawostkę. Okej. Okay. Atmosfera w szatni Napoli, a w Wiśle Kraków. Gdzie jest lepsza, oczywiście chodzi o stadion, gdzie jest lepsza atmosfera, gdzie są lepsi kibice? Myślę, że wiadomo, że gdzieś stadion w Napoli jest większy, ale mi nie było dane grać też jak był pełny stadion i dla mnie gdzieś tak, wiadomo, gdzieś miałem debiut, ale no nie było pełnego stadionu i no i gdzieś te wrażenie większe na mnie robią fani Wisły Kraków, bo no tutaj czy w meczu z Puszczą, czy w innych meczach, to naprawdę robi ogromne wrażenie i no i szacunek dla naszych fanów, bo potrafią zrobić solidny hałas. Dwa ostatnie pytania, ale jeszcze przed tym przypominam jeszcze raz o tym, że mamy konkurs. Wystarczy wytypować minutę, w której padnie pierwsza bramka w meczu Albania-Polska do wygrania dwa bilety VIP Gold, a sponsorem jest oczywiście firma GoPlusBet. Dwa bilety na mecz z Chrobrym Głogów. To teraz pytanie takie, czy czułeś się nieswojo po tym, jak krzyczałeś do kibica po przegranym barażu? I to nie jest pytanie ode mnie, to jest pytanie od kogoś z Twittera. My o tym już rozmawialiśmy, ja widziałem wiadomości też od innych kibiców Wisły, którzy stawali w twojej obronie, ale no tutaj prośba, żebyś tutaj jednak ty się wypowiedział. Tak, wiadomo, że gdzieś emocje mnie troszeczkę poniosły, bo będąc po takim meczu naprawdę gdzieś było ciężko je opanować, ale ja naprawdę nic złego nie zrobiłem. Odpowiedziałem, fakt, ale ja nikomu nie ubliżyłem, ani nic złego nie zrobiłem, po prostu odpowiedziałem, bo już byłem bardzo zdenerwowany i ja na co dzień jestem ogólnie spokojnym chłopakiem. Także nie mam do siebie pretensji, po czym jeszcze później podszedłem i oddałem swoją koszulkę bodajże synowi. Także tak jak mówię, no dla mnie ta sytuacja nie mam z nią jakiegokolwiek Jasne. Problemu, bo ja zrobiłem wszystko racjonalnie jak mogłem. Także wiadomo, że gdzieś może niepotrzebnie się odezwałem, ale ja nic złego nie zrobiłem, bo jak gdzieś odezwałem się po prostu, bo ten kibic uważam, że użył zbyt dużo wulgaryzmów co do mojej osoby, także i tak trzymałem, można powiedzieć, nerwy na wodzy. Jasne, jasne. To teraz ostatnie pytanie. Może cię zaskoczę. Twoje relacje z Mikołajem Biegańskim jakie są? Teraz ci wytłumaczę, dlaczego pytam. Ja chyba wiem dlaczego. Po tym, że powiedziałem, że Alvaro Raton dużo się komunikuje, tak? Tak, 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 dokładnie. To wiesz, tutaj odstawienie Mikołaja Biegańskiego przez trenera Sobolewskiego, no to gdzieś tam od razu wzbudziło zainteresowanie tymi słowami, które wypowiedziałeś. Rozmawiałeś. Nie, ja po prostu powiedziałem też, jakie miałem odczucia z tych pierwszych sparingów. Nie było nic z tym złego, ja nic do biegania nie mam. Jasne. Po prostu to wynikło z pytania gdzieś od dziennikarza. Ja powiedziałem swoje odczucia, że po prostu, no, że Alvaro jest gdzieś dużo podpowiadał i chciał się komunikować z bieganem. Z bieganem nic nie mamy do siebie, gdzieś wiadomo, że on teraz nie broni, ale no myślę, że nie przez to, że powiedziałem, że Alvaro gdzieś więcej krzyczy czy coś. Biegan wiadomo, że gdzieś też podpowiada, też gdzieś teraz walczy o skład, ale na dzień dzisiejszy numerem jeden jest Alvaro i tak jest. Jasne. To wszystko w dzisiejszym podcaście Biała Gwiazda pod lupą. Dzisiaj naszym gościem był jeden z kapitanów Wisły Kraków, Igor Łasicki. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Subskrybuj kanał Biała Gwiazda pod lupą i bądź z nami na bieżąco.